kotlecika. Ja nie chcę kotlecika, bo to ze zwierzątka, które umarło. A nie, to nie jest ze zwierzątka, to jest specjalnie w laboratorium robione i zwierzątka nie zginęły. Karolino! Tak? Chodź ze mną, wybierzesz sobie, którą kurkę chcesz na rosołek. Ale super! Wybieraj! To może ta w czapki? Dobra! Ej, ale złap główkę, bo się turla! Może warto się zastanowić? Kurwy! Lecz na szyi dalej będzie nic. Dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne co ci mogłem dać, to kamień z napisem lof. Posterunkowy pitbull, alkohol, narkotyki. Dzięki, my wszystko mamy. A kto jest gospodarzem imprezy? Ja! Przecież pan jest kompletnie pijany. A pani jest brzydka. A ja jutro będę całkiem trzeźwy. Gościu, jak nie chcę spędzić roku na dołku, to wołaj właściciela lokalu. Szwagier! Szwagier! Co? Są dziwki? Nie, ale jest policja. Kto zamawiał? Sąsiedzi, proszę pana. Sąsiedzi zamawiali, to niech sąsiedzi ruchają. Za siedmioma melinami, za siedmioma żabkami i siedmioma polami żyła sobie macocha z córkami i kopciuszkiem. Kopciuch, my idziemy na imprezę do remizy poderwać syna sołtysa. A chata za ten czas ma się lśnić, rozumiesz? Matka chrzestna! Przyszłaś mi oddać moje pieniądze z komunii? Cuda to w kościele. Zaraz ci dam ficik z lumpa, a przed chałupą czeka na ciebie stary rower, jedziesz na imprezę. Tylko masz być przed północą, bo inaczej wszystko zniknie. Ale jazda! Kopciuszek zjawia się na imprezie w remizie. Hej, piękna. Chyba coś do ciebie poczułem. Bo pierdnęłam? To nieważne. Chodźmy na parkiet. O nie, północ! Muszę wracać! Trzymaj, nie dopiłam! Syn sołtysa postanawia odnaleźć kopciuszka, chodząc po domach i każąc młodym dziewczętom wyzerwać pół litra, tak jak ostatniej nocy kopciuszek. Ty pierwsza, pij! Nie, nie mogę, mam kaca! Trudno. Teraz twoja kolej. Poka mnie to! To ty! Znalazłem cię! I żyli długo i szczęśliwie dzięki 500+ i dopłatom z hektarów. Nie mówi się fajna! Nie ma takiego słowa jak fajna, gamoniu! Jak to nie ma? W języku polskim nie ma! Książka może być ciekawa, interesująca, cudowna, fascynująca! Jaka jeszcze, Czesiu? Zajebista! Precz mi z klasy, ty oszołomie, ty! Monia, nie widziałaś moich makolenników? Nie. A skąd masz cycki? Urosły mi. Tak? Przez jedną noc? Niektóre dziewczynki dojrzewają szybciej. Dawaj. Tak do szkoły chciałaś iść? Marian, twoja córka ocza działa. O, mamo, malujesz się? Mogę z tobą? Ale na kartce. No szkoda bardzo, co ty jesteś, szejk arabski, czy ty będziesz cieniami po 200 zł po kartce malował? Po ile? Po 20 zł. Dior, oszalałaś. Ale to jest podróbka, wiesz? To jest podróbka, bo oryginały to są Diory. Widzisz tam kreseczkę nad... O, nie widzisz. Właśnie dlatego, że Dior to jest podróbka marki Dior. I to marka Dior jest droga, a Dior nie jest droga. Tak? I to polska firma jest? Tak, 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 polska, no, no. Mama, ale tu jest napisane Made in Paris. Wymawiając moje imię dziś. No a jak ty masz na imię? Ja nie mogę go wymówić. A możesz mi pokazać? Dobry pomysł, kalambury! Dwa słowa. Tak. Drugie słowo. Aha. Napój. Nie. Woda. Nie. Kawa. Nie. Sok. Po angielsku. Juice. Tak. Pierwsze słowo. Okej. Okay. Owad. Nie. Mrówka. Blisko. Żuk. Po angielsku. Beetle. A razem. Beetle juice. Wow, jestem serio pod wrażeniem. Teraz wszystko co zostało to wymówić je trzy razy. Żadnych innych słów pomiędzy, tylko imię, imię, imię dajesz. Beetle juice. Tak. Beetle juice. Lubię cię. Ja ciebie też. Tupa.
chcę cię pocałować. To daj buziaka. Proszę. A, dziękuję. Pocałuj mnie w dupę. Całuję w pupę. Co? Co? Nie, no to jesteś chora psychicznie, kobieta. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, na polskie drogi wszedłem i się wyjebałem. Matko stara, kaczper mi puścił oczko na matmie. Dobrze, nie bąka. A ja nawet jeszcze nie mam sukni ślubnej. Matko stara, zdałam ten test. Ten trudny z matmy? Nie, ciążowy. O matko jedyna. Ty przychodzisz ci do mnie na piżamo party, będziemy śpiewać One Direction, oglądać Hannah Montanę. Nie dam rady, mama mnie na pewno nie puści. Nowy klub w mieście otworzyli, idziemy dzisiaj po lekcjach. Mnie mama na pewno nie puści, mam same kosy z matmy. No to powiedz jej, że idziesz na jakieś nocne korki. Ty wiesz, że Klaudia sobie zafarbowała końcówki? Ale zdzira. Ty wiesz, że Angelika sobie dziary zrobiła? Znowu, też ona i tak już wydziarana jak sweter na święta. A Gabryśka sobie sponsora znalazła. No ona znalazła sponsora! To się jej nawet Caritas nie chciał sponsorować? Jestem oazą spokoju. Pierdolonym kurwa zajebiście wyciszonym kwiatem lotosu. Na zajebiście spokojnej tafli jebanego jeziora. Oh my god, you speak Greek? Say something in Greek. What do you want me to say? I don't know, whatever you want. Okay. I hear shure malaka. Ooh, what does that mean? You're my best friend. Szedłem se przez miasto, daleko stąd był las. Nagle mnie zaczepił jakiś jebany ham. Pyta się, czy mam mu pożyczyć hajs. Nie chcę być wulgarny, lecz wypierdalaj pan. Dzisiaj wypróbujemy ciekawe połączenie darżeling i kamomil ze szczyptą szafranu. Całkiem smaczna. Cierpka, ale nie przesadnie. A masz piwo? Zaraz sprawdzę. Podszedł do niej od tyłu i mocno chwycił za ramię. Ale chwila, co jest grane, wygięła jego palec. A on runął na ziemię całym swoim ciężarem. Przejebane, kość przebiła skórę. Nie mógł uwierzyć złamanie. Patrzył na rękę jak dureń. Jak się z tym czujesz? Zapytała go jakby. Przez jej struny głosowe przemawiały wszystkie diabły. Nagły przypływ bólu szybko w panikę się zmienił. Ślizgając się po posadzce próbował wstać z ziemi. Nie myśl, że uciekniesz, zabawę mamy świetną. Oczy małej dziewczynki płonęły niczym piekło. To nie jest zwykłe dziecko. Znów chciał się podnieść z wrażenia na jej widok. Opróżnił pęcherz w spodnie, zaczął skomleć i się modlić. Mario, przenajświętsza pani. Ona szybko mu przerwała. Boga nie ma tutaj z nami.